Halo, jest tu ktoś? Halo? Szanowni Państwo, jestem właśnie w opuszczonym budynku przy ulicy 22 stycznia i powiem szczerze, że jestem przerażony tym, co widać. Po prostu wszystko jest tak zdewastowane, wszystko jest tak zniszczone, że trudno tutaj o jakiekolwiek bezpieczeństwo. Trwa okres zimowy i właśnie dlatego postanowiłem sprawdzić, jak tutaj wygląda. Bo być może, że znajdują się tutaj osoby, które potrzebują pomocy, być może, że tutaj znajdują się osoby, które mogłyby tutaj szukać schronienia. Znajdujemy się właśnie w jednym z pomieszczeń bloku przy ulicy 22 stycznia. Ślady jednoznacznie wskazują na to, że przybywają tutaj osoby bezdomne. Zużyte butelki po napojach alkoholowych, po napojach wysokowych. Policjanci w gminie Kcynia, ale także w całym powiecie nakielskim systematycznie kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych. Szczególnie w okresie zimowym te kontrole są wzmożone. Spowodowane jest to faktem, że niska temperatura niestety jest bardzo dużym zagrożeniem dla osób bezdomnych. Przyczyn tej bezdomności nie nam upatrywać i nie nam oceniać. Policja, ale też inne jednostki, które są instytucje powołane do niesienia pomocy, zajmują się tak naprawdę udzielaniem tej pomocy osobom bezdomnym. Policjanci, sprawdzając te miejsca grupowania się osób bezdomnych, jedno z takich miejsc jest właśnie za moimi plecami, rozmawiając z osobami bezdomnymi, wskazując im możliwe źródła, jakby gdzie mogą tą pomoc uzyskać, a także możliwe miejsca, gdzie mogą uzyskać ciepły posiłek, także gdzie mogą w cieple zanocować. Musimy pamiętać o tym, że osoby bezdomne mogą nie chcieć naszej pomocy. Z różnych przyczyn w tą bezdomność popadły i to też może powodować u nich wstyd. Niemniej jednak musimy zwracać uwagę na te osoby, które szukając ciepła chronią się w pustostanach, na dworcach, na klatkach schodowych, w piwnicach. I naszą rolą jest tak naprawdę państwa rolą informowanie również policji o tym, gdzie te osoby przebywają i że potrzebują pomocy, że jest zagrożenie dla ich zdrowia i dla ich życia. I każda taka interwencja zgłoszona na policję zostanie sprawdzona i zostanie danym osobom udzielona pomoc, przy założeniu oczywiście, że te osoby tej pomocy będą chciały. Policjanci systematycznie pomagają osobom bezdomnym, współpracują z wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej na terenie powiatu nakielskiego. I pomoc społeczna to jest również ta instytucja, do której należy zgłaszać osoby bezdomne, które mogą potrzebować naszej pomocy. Aktualnie na terenie gminy Kcynia mamy 7 osób bezrobotnych. Z tych 4 osoby są umieszczone w schroniskach. 3 w schronisku w Kołaczkowie i 1 osoba poza terenem województwa, naszego województwa. Tam się umieściła, więc naszym obowiązkiem jest za jej schronienie płacić. Z tych pozostałe osoby, to znaczy 3, odmawiają kategorycznie umieszczenia w domu, w schronisku. Jedna z nich zajmuje pustostan, nieogrzewany, zimny. Natomiast 2 zajmują budynek, który grozi zawaleniem i również odmawiają umieszczenia w schronisku. Mimo wielu interwencji, namów, rozmów, nawet w ubiegłym roku proboszcza, bo tyczy to tych samych osób, nie udało nam się na okres silnych mrozów, czy w ogóle okres zimowy, tych osób umieścić w schronisku, żeby miały zapewnione przynajmniej to ciepło i dach nad głową. W 2015 roku w schroniskach przebywało 8 osób, na co gmina wydatkowała 31 315 zł.
Przeważnie przebywały tu w gminie Ościennej, a dwie osoby na terenie Polski. Taki średni koszt utrzymania jednej osoby w schronisku wynosi 780 zł. Osoby mają zapewnione tak zwany WIT, opierunek, czyli całodzienne wyżywienie, spanie, środki higieny osobistej, praną odzież. I jest to zadanie obligatoryjne gminy, więc nie ma takich przypadków, żeby przyszła osoba bezdomna i miała odmówiona taką pomoc. Ale znów z drugiej strony są osoby, które nie chcą z tej pomocy skorzystać, a przeszkodą jest alkohol. Dlatego, że większość tych osób ma problemy z alkoholem, natomiast w środowisku, natomiast w schronisku trzeba być osobą trzeźwą. Nie wolno spożywać alkoholu, ani nie można przyjść do środowiska, do schroniska pod wpływem alkoholu. No, z wiadomych przyczyn, że tam przebywa znaczna liczba osób. Pracownicy socjalni mają monitoring nad osobami bezdomnymi w porozumieniu z policją. W dzień, no nawet dzisiaj, dwie pracownice były w tych dwóch środowiskach, gdzie są bezdomni, sprawdzając, czy mają opał, czy mają co do jedzenia. Natomiast w godzinach nocnych policji są też znane te osoby i wtedy policja sprawdza, jaka jest sytuacja, czy osoby te nie są pijane, czy po prostu żyją przy tak niskich temperaturach. U każdej osoby narażonej na wychodzenie na temperatury ujemne podstawową, chyba najbardziej taką istotną rzeczą jest przerwanie tego negatywnego czynnika zewnętrznego, czyli przerwanie ekspozycji na ujemne temperatury. U osób przytomnych, które są w kontakcie, powinniśmy po prostu w sposób bezpieczny przeprowadzić ich do ciepłego pomieszczenia i tam delikatnie spróbować ich ogrzewać. Natomiast największym problemem są osoby pod wpływem alkoholu, osoby starsze, u których bardzo szybko dochodzi do wychłodzenia organizmu, u których ta termoregulacja jest zaburzona. I w momencie, kiedy mamy do czynienia z osobą z utrudnionym kontaktem, z zaburzeniami świadomości, z zaburzeniami oddychania, tudzież z zaburzeniami rytmu serca, podstawą, najważniejszą czynnością to poinformowanie zespołu ratownictwa poprzez dyspozytora. Zespół ratownictwa medycznego dojeżdża na miejsce, ocenia pacjenta, wdraża odpowiednie procedury, wstępne leczenie i zawozi do ośrodka wyspecjalizowanego. W zależności, czy to pacjent jest w hipotermii i wymaga ośrodka wielospecjalistycznego, specjalizującego się w leczeniu pacjentów tego typu, tudzież do innego ośrodka, w którym może być pacjent prawidłowo zabezpieczony i ogrzewany. Pamiętajmy także, że nie każda osoba, która leży, która potencjalnie może być pacjentem pod wpływem alkoholu, w tych warunkach, w okresie zimowym, kiedy temperatury znacznie spadają, taka osoba wystarczy, że będzie narażona na działanie takiej temperatury przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut. I może to bezpośrednio doprowadzić do stanu zagrożenia życia, także do śmierci takiej osoby, więc należałoby reagować natychmiast, jeśli znajdziemy taką osobę, bez znaczenia, czy jest to osoba, od której czujemy alkohol, czy też nie. Na dworcach, na klatkach schodowych, w piwnicach i naszą... Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień spędziłem na mrożnym reportażu. Czy problem bezdomności w naszej gminie istnieje? Oceńcie Państwo sami. Dla telewizji Kcynia Info, Robert Koniec. Pozdrawiam serdecznie.